Zacznę od początku. Pani profesor Bugajska urodziła się... Nie, to był żart, Beatko. Natomiast nie zdradzę sekretów i szczegółów. Natomiast powiem tak. Wszyscy mamy wielką przyjemność znać panią profesor Beatę Bugajską. Beata jest sprawczynią tego, że tutaj jesteśmy, że jesteśmy co dwa tygodnie w ramach Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora. Osobiście powiem, że to Beata zaraziła mnie tą wielką pasją do bycia z państwem, do przyjrzenia się państwa pasją i poznania tak wiele osób, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Proszę państwa, ale teraz pani profesor Beata Bugajska, o których jednak chcę powiedzieć kilka słów, Beatko. Chcę powiedzieć, że pani profesor jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki, Katedry Pedagogiki Społecznej, jest autorką wielu tekstów, pozycji zwartych i artykułów. Zajmuje się wieloma sferami nauki, między innymi uprawia zainteresowania, osadzone są w kręgu pedagogiki społecznej, gerontologii społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej. Od kilku lat, Beatko, od 3,5 pełni funkcję dyrektora Urzędu Spraw Społecznych miasta Szczecin i pełni tą funkcję ku radości wielu, wielu mieszkańców naszego miasta i również seniorów. Jest autorką wielu publikacji, o czym już wspomniałam. Najważniejsze tytuły z dorobku pani profesor: Tożsamość człowieka w starości, Studium socjopedagogiczne, Przyszłościowa perspektywa czasowa w starości, Podróż w czasie, Warsztat rozwoju osobistego osób starszych. Książka, która, jak państwo pamiętacie, otrzymała w roku 2015 nagrodę Theo Frasta. Dzisiaj zapraszam nas wszystkich do pięknej przygody spotkania z nauką. Zapraszam do wysłuchania wykładu pani profesor Beaty Bugajskiej. Temat wykładu: Senior w kulturze. Analiza kartek pocztowych z perspektywy teorii starzenia się. Zapraszam. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za te jakże miłe słowa. Chciałabym w wykładzie dzisiaj skoncentrować się na analizie zbioru kartek pocztowych, własnego zbioru, który tak z roku na rok, mniej więcej już prawie od 20 lat przyrastał. Mam tych pocztówek z różnych stron świata około 150. Większość z nich udało, dwie trzecie udało mi się dzisiaj tutaj zeskanować. Natomiast kartki rzeczywiście napływają. Nawet wczoraj dostałam 3 przezabawne od Angeliki z Niemiec. No wręcz frywolne, ale o nich dzisiaj mówić nie będę. Szanowni Państwo, czyli wszystkie zdjęcia, które zobaczycie dzisiaj podczas prezentacji, to są zeskanowane pocztówki, kartki pocztowe z motywem przewodnim osób w późnej dorosłości. Tak naprawdę ktoś by powiedział: pocztówki, co nam mogą powiedzieć pocztówki? Świat pocztówek tak naprawdę jest bardzo rozległym światem i stanowi on przedmiot badań wielu dyscyplin. Ja akurat jestem pedagogiem, gerontologiem i też się nimi zainteresowałam, ale tak naprawdę pocztówki analizują
analizują socjolodzy, antropolodzy. Jest to obszarem zainteresowań antropologii kulturowej, wizualnej, semiotyki, czyli różne dyscypliny analizują treść, znaczenie, symbol zaprezentowany na pocztówce. Kiedy mówimy o kartkach pocztowych, to chyba najczęściej przychodzą nam na myśl widokówki. Te, które wysyłamy z różnych miejsc, czy może powiemy wysyłaliśmy, bo podejrzewam, że kolejne pokolenia już nie aż tak intensywnie te pocztówki wysyłają. Wysyłamy z podróży, z różnych miejsc, na których widać miasta, widoki w dzień, w nocy. Są to produkowane masowo pocztówki, które tak naprawdę indywidualnego charakteru nabierają dzięki tym kilku słowom skreślonym z tyłu, z pozdrowieniami, z życzeniami wysyłanymi przez nas do znanych, zacnych, ważnych dla nas osób. Wtedy tak naprawdę nabierają znaczenia. Tytułem wstępu, zanim przejdę do już szczegółowej analizy, chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że tak naprawdę socjologiczna analiza kartek pocztowych jest niesamowicie trudna. Maciej Kowalewski, profesor tutaj naszego Wydziału Humanistycznego, podejmował również taką próbę analizy pocztówek, widokówek, analizując miasta i to, co pocztówki przedstawiają. On wskazuje przynajmniej na cztery nurty spójne ze sobą, komplementarne, które prowadzą do odmiennej analizy tychże widokówek. I tu krótko mówi o studiach w ramach socjologii kultury ze szczegółową taką analizą semiotyczną, czyli znaczeniową interpretacją tego, co widzimy, jakie znaki, co one do nas mówią, co one oznaczają, ale również studia z zakresu antropologii, socjologii wizualnej, studia z zakresu turystyki, podróży i studia z zakresu socjologii miasta. Niezależnie od tego, i to będzie jedyny cytat, który przywołam, często kiedy mówimy o analizie kartek pocztowych, tutaj się poszukuje dwóch jakby perspektyw, dwojakiego rodzaju symptomów czy też odznak. Pierwsza dotyczy tej perspektywy wytwórcy, producenta kartki. Analizuje się je pod kątem poszukiwania pewnych znaczeń, oznak humanistycznej społeczności, czasów, w których żyjemy, w której dana kartka została wytworzona. I tu właśnie są analizowane różne symbole, znaki, ale i napisy, to, co w danym momencie, w danej kulturze jest zrozumiałe, jest ważne, jest pewnym przekazem. Ta druga perspektywa dotyczy odbiorcy. Analizuje się te symptomy, które mogą świadczyć, że ktoś będzie zainteresowany kupnem kartki, analizując wiek danej osoby, czy też płeć, pochodzenie społeczne, ale ja tym na szczęście dzisiaj nie będę się zajmować. Dlaczego? Dlatego, że nie jestem antropologiem, nie jestem socjologiem, pedagogiem, a gerontologiem jestem. Ta interpretacja kartek pocztowych, mam tego zupełną świadomość, jest narażona na zniekształcenia, na błędne odczytania, na pewne uproszczenia. Myślę wręcz o takiej pewnej nadinterpretacji i ja pewnie tej nadinterpretacji dzisiaj się też nie ustrzegę. To będzie bardzo mocno subiektywne, ponieważ do końca trudno odczytać, co osoba, która wyprodukowała, stworzyła kartkę, miała na myśli, co było jego intencją, na czym był skoncentrowany przekaz, czyli jaka jest siła przekazu. Trudno też do końca powiedzieć, kto jest adresatem, do kogo produkowane są, dla kogo wytwarzane, z myślą o kim takie kartki można znaleźć na stojakach sklepowych. Czy jest to przypadkowość? Czy w tle za tym idzie szacunek, bo tych kartek wcale tak dużo nie ma. Naprawdę czasami w niektórych państwach to trzeba się nachodzić, żeby ją znaleźć. Czy może właśnie przypadkowość, a może pewien stereotyp? Trudno do końca powiedzieć. Często zadawałam sobie pytanie, kto kupuje kartki z osobami starszymi? Nie, poza mną, tak?
znam taką panią profesor z Wrocławia, która też to robi i kiedyś pewnie spróbujemy razem ten nasz zbiór przeanalizować. Idąc dalej, bo cały czas jestem jeszcze we wstępie, nawet nie zmieniłam nawet pierwszego slajdu. Moja analiza, i tu z góry przepraszam kolegów z innych dyscyplin, którzy pewnie innym okiem spojrzeliby na te kartki, będzie czysto gerontologiczna, czysto pedagogiczna. Będę próbowała odszukać w tych kartkach teorii starzenia się, które znam, pewnej wiedzy gerontologicznej, ale również własnego doświadczenia w pracy z osobami w późnej dorosłości, z doświadczenia, z którego jednoznacznie wybrzmiewa to, że jest to jeden z najbardziej różnorodnych okresów życia i być może kartki też nam to pokażą. Zatem nie będę analizować tła i figury, nie będę zliczać elementów pojawiających się na kartkach czy układu powiązań. Zatem skoncentruję się na tym, co dla mnie z perspektywy pedagoga, gerontologa jest najważniejsze. Zanim to uczynię, jeszcze raz nawiążę do analiz prowadzonych przez profesora Kowalewskiego, który jako socjolog miasta zainspirował mnie tym, kiedy analizując widokówki z miastem, pisze, że ten obraz miasta jest widealizowany, że właściwie można powiedzieć, że widokówki przedstawiają nam miasta, którego nie ma. Miasta, które trudno znaleźć spacerując, ponieważ nie widzimy detali często, widzimy tylko to, co ładne, być może z innej perspektywy, być może z góry, być może w takim oświetleniu, które trudno ujrzeć przechadzając się po chodnikach, widząc różnego rodzaju kontrasty, których na tych zwykłych większości kartek nie dostrzegamy. Czyli jeżeli miasta, które nie ma, jakby szłam krokiem dalej, zadając sobie analogiczne pytanie, czy z kartkami przedstawiającymi osoby starsze jest analogicznie, czy możemy mówić, że kartki pokazują nam seniorów, których nie ma, a może takich, którzy mogliby być? A może chcą nam powiedzieć zupełnie co innego. I w tym aspekcie ten wykład też jest bardzo spójny z tematem naszego forum. Drogi, bezdroża komunikacji, ponieważ obraz w kulturze również nam wiele mówi. Kartki pocztowe w tym momencie z osobami starszymi też są, też na ludzi oddziałują, na starszych, na młodszych. Jaka jest siła przekazu? Tego nie wiem, nie jestem w stanie tego zbadać. Przejdźmy zatem już do tych konkretnych kartek. Kiedy zastanawiałam się, w jaki sposób zacząć w ogóle analizować ten zbiór, podzieliłam kartki na pewne intuicyjne obszary, na pewne zbiory z motywem przewodnim. Trudno o pewną tak do końca pewną jednolitość klucza doboru. Raczej to była intuicyjne, przypadkowe trochę może zestawienie, tak żeby po dalszej analizie przekładając kartki stworzyć pewien istotny zbiór. Pierwszy dotyczy emocji. Emocja radość. Ale za chwilę emocja, może smutek, może nostalgia. Podejrzewam, że już niektórzy z Państwa możecie się zdziwić, że w ogóle są takie kartki pocztowe. Najwięcej chyba tego rodzaju portretowych kartek w moim odczuciu jest w Grecji. Rzeczywiście bez udawania w całej naturze pokazany człowiek w okresie późnej dorosłości. Kiedy zastanawiam się, bo akurat równocześnie próbuję te dwie kartki uchwycić w interpretacji teoretycznej, to tu jak najbardziej przychodzi mi na myśl teoria Erika Eriksona, który mówi, że człowiek w późnej dorosłości staje w obliczu kryzysu integralność versus rozpacz, czyli z jednej strony może dążyć do tej pozytywnej wartości integralności,
rozumiane jako akceptacja własnego życia, uznanie je za własne, mimo niedoskonałości, w obliczu upływającego czasu, kończącej się własnej egzystencji. Po drugiej stronie bieguna, tego zmagania się z rzeczywistością, jest rozpacz. Wówczas, kiedy człowiek ma poczucie, że już za późno na zmianę, za późno na naprawienie życia, kiedy trudno mu, myśląc o przeszłości, skupić się na jakiejkolwiek dobrej chwili, ponieważ ma poczucie życia zmarnowanego. Czyli już można byłoby powiedzieć, że dla mnie te dwa obrazy starości pogodnej, radosnej, uśmiechniętej, takie jak właściwie całe życie, można powiedzieć, było w tym trochę obrazie kontrastowym, może zadumanej, może samotnej, może skupionej, prostej. Trudno do końca też odkryć tą zadumę, ale z pewnością o tym zadaniu kryzysu można mówić. Jeszcze jedna, kiedy patrzę na tą postać centralną, te głębokie, niebieskie, spokojne oczy, z której go właściwie można powiedzieć kawałek duszy się przedziera, kojarzy mi się jeszcze jedna teoria, teoria gerotranscendencji, według której im jesteśmy starsi, w okresie późnej dorosłości, człowiek odwraca się od świata materialnego w kierunku wartości bardziej duchowych, niematerialnych pragnień, wyzbywając się egoizmu, stając się bardziej otwartym na potrzeby innych. Też myślę, że tutaj tą teorię mogłabym odnaleźć. Przechodząc dalej, skupiłam się na relacjach. Tych relacji będzie tutaj kilka obszarów. Nazwałam ten obszar relacje razem po latach. Kartki z Grecji, z Londynu, z Walli, czyli znowu widzimy, że nie tylko z wybranego kraju, że jest to pewien motyw, który też na kartkach występuje. Kiedy w codziennej rzeczywistości obserwujemy pary właśnie sędziwe, które spacerują alejkami parku, przysiądą na ławce, rozmawiają ze sobą. Często jest to taki obraz budzący pozytywne emocje, wręcz pewne wzruszenie. Może czasami żal, że nam nie jest to dane, albo w przypadku młodych osób pewna taka tęsknota, żeby również dożyć takiej radości bycia razem ze sobą. Wiemy, że z punktu widzenia gerontologii, tu jakby chciałam zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest związana z tym, że ewidentnie badania nam pokazują, że im jesteśmy starsi, tym satysfakcja z bycia w związku rośnie. I wytłumaczę za wyjątkiem dwóch jakby aspektów. Nie rośnie tylko wówczas, kiedy osoby są w sytuacji ubóstwa, ale również wówczas, kiedy przez lata związek był przepełniony konfliktami i przemocą. To z pewnością sam wiek starszy tutaj tego problemu nie rozwiąże. W innych sytuacjach, jak pokazują liczne wyniki badań, rzeczywiście ta satysfakcja z bycia razem rośnie, co tłumaczone jest też tym, że w czasach permanentnej zmiany, gdzie tak jak wczoraj mówiła o tym pani profesor Murawska, wręcz już nie sama zmiana, a zmiana w zmianie jest pewnym odzwierciedleniem rzeczywistości. W tych czasach trudno o pewną stałość, o pewną trwałość. Wiemy też, jak trudno jest przetrwać i przejść przez życie razem. Jeżeli to się uda, a przecież na pewno nie było łatwo i nie obyło się bez dyskusji, rozmów, może i kryzysów. Jeżeli wcześniej w życiu nie wydarzyło się coś złego, co rozłączyło ludzi, tak, że poszli już innymi drogami, to istnieje to jakby to tylko wzmacniało. I kiedy dotrze się w tym wieku emerytalnym, jest się ze sobą, to ta satysfakcja z życia, bycia razem rośnie. Również z tego powodu, że po prostu znamy siebie, znamy własne
wady, ale i własne zalety. I też najzwyczajniej w świecie jesteśmy sobie potrzebni. To nie jest, to jest, ma bardzo duże znaczenie. Jednocześnie taka ciekawostka, że również są interesujące badania dotyczące zdrowia mężczyzn, które ewidentnie pokazują, że mężczyźni pozostający w związkach mają lepszy stan zdrowia. Czyli mówiąc inaczej, związek małżeński jednak sprzyja w tym okresie życia. Oczywiście jeszcze ciekawe są, wspomniałam, że rośnie satysfakcja z bycia razem. Wręcz w literaturze pojawia się takie określenie miesiąca miodowego, że to jest taki ponowny okres miesiąca miodowego. Jeżeli jeszcze mamy sytuacja naszych dzieci i wnuków jest stabilna, czyli jesteśmy bezpieczni, spokojni, że widzimy, że sobie radzą i dają radę bez nas, to rzeczywiście warto te chwile przytrzymywać i być ze sobą razem. Tyle nam mówi gerontologia. Idąc dalej, razem, ale w oknie i na ławce. To pewna kontynuacja wcześniejszego slajdu, ale równocześnie też i pewna taka autorefleksja. Kiedy stworzyłam ten zbiór, byłam przekonana, że mam w swojej kolekcji dużo więcej motywów osób starszych w oknie. Nawet wpadłam w lekką panikę, poszukując tych kartek, bo mówię, to chyba na pewno nie są wszystkie, na pewno miałam więcej. Co później się okazało, że rzeczywiście miałam w pamięci obrazy osób starszych w oknach, ale niestety to nie były kartki pocztowe, tylko to były zdjęcia robione przeze mnie w trakcie różnych podróży. I tu taka pewna dygresja, zderzenie tych dwóch obrazów, fotografii, tego co obserwujemy w życiu codziennym z kartkami pocztowymi i od razu pytanie, jaki obraz nam pokazuje kartka? Ponieważ niestety na tych moich zdjęciach, jakie wyszukałam, to w zdecydowanej większości były w okna samotne kobiety. Czyli można byłoby powiedzieć i nie zdziwić się temu, patrząc na demografię. Wiemy, że statystycznie kobiety żyją dłużej i niestety to zagrożenie pozostania samotną, nie znaczy, że osamotnioną, bo to jest, można być w relacjach dobrych z wieloma innymi osobami, jest bardziej odzwierciedleniem kultury i trochę kartki pocztowe, myślę, nam tego nie pokazują. To taka dygresja dodatkowa. Moglibyśmy powiedzieć, że wręcz idealizują, że często jednak mamy do czynienia z pewnym problemem samotnych osób. W większości będą to kobiety. Całe szczęście, że kobiety w odróżnieniu od mężczyzn mają z kolei większą taką potrzebę bycia razem i wspólnotowość. I w takich sytuacjach bardzo trudnych, związanych z osamotnieniem, z wdowieństwem, jakby po przeżyciu żałoby, jakby szukają przyjaciół, kręgów, osób, w których mogą realizować siebie i również zaspokajać swoje potrzeby emocjonalne. Idźmy dalej. Dalej razem. Nazwam tą kategorię miłość, ale równocześnie zapytamy, czym jest miłość. Ktoś powie, no przecież to już jest zupełnie inaczej. Jest inaczej, ale czym jest miłość? Kiedy sięgniemy do teorii miłości, to tu z kolei mówimy, że miłość jakby składa się z trzech elementów. To jest namiętność, to jest intymność i to jest zaangażowanie. I trudno utrzymać namiętność przez całe życie, ale już intymność, zaangażowanie w to, co przeżyliśmy, w to, co nas łączy, to, co jest nam bliskie, wspólne, od ogrodu, który kochamy, albo na ogrodzie kończąc, a od
dzieci, wnuków, czy też ukochanych zwierząt, zaczynając. To jest to, co nas łączy, to zaangażowanie. I w tym momencie znowu mogę zadać pytanie, czy te, jakie emocje budzą u słuchacza, u adresata takie kartki i kto je kupuje. Ja bym je kupiła i dosłownie przenośnie, w przenośni. Mnie osobiście te obrazy bardzo przekonują, są autentyczne, wyglądają na przynajmniej na autentyczne. Równocześnie jednak ktoś powie, no tak, ale jak to się ma do tego zdania, do tego slajdu chwilę wcześniej, kiedy mówiłam, że jednak ten problem osamotnienia, straty drugiego człowieka jest integralnym elementem życia. I tu również możemy spojrzeć na inny aspekt relacji związanych z miłością, o których często się nie mówi. Czy być może spotyka się to jeszcze z brakiem uznania, czy wśród rówieśników, czy nawet wśród, albo odwrotnie, przede wszystkim wśród młodszego pokolenia. I Mieliński uważa, że wiele osób nieprzychylnie odnosi się do małżeństw zawieranych przez osoby starsze, do ponownych małżeństw. Tymczasem okazuje się, że małżeństwa, tak jak tu myślę, że akurat Państwa nie muszę przekonywać, że to jest tak wszechogarniające uczucie, że może się tak jak może się przejawiać do właśnie do różnych bliskich, ale i do natury, możemy czuć tą miłość rzeczywiście w sobie, ale również można zakochać się, odczuwać namiętność, intymność, później zaangażowanie również w wieku senioralnym. To jest całożyciowa emocja. Co na ten temat gerontologia, jak najbardziej zwraca nam uwagę na to, że te ponowne związki, mimo że na przestrzeni lat spotykają się z większą akceptacją, to jeszcze widzimy ten taki często nawet niechęć rodziny w stosunku do ponownego zakładania związku. Natomiast jednocześnie są badania, które pokazują, że w tych związkach również jest satysfakcja, jest lepsze, większa radość życia, optymizm rośnie, poczucie lepszy stan zdrowia. Dlatego też gdybyśmy pewnie analizowali portale matrymonialne, to również tam możemy znaleźć osoby i w wieku 70 lat. Oczywiście to, co jest niekorzystne, myślę, w naszej kulturze, to, że zaraz się włącza pewien stereotyp, no tak, starszy mężczyzna znajdzie sobie młodszą kobietę. Pewnie i tak bywa, ale i powoli bywa też może i odwrotnie. Natomiast ja znam wiele szczęśliwych małżeństw, którzy po wielu latach bycia we wdowieństwie zbliżyli się do siebie, poznali, również kilka takich osób znam z uniwersytetów trzeciego wieku, jakby dali świadectwo temu, że na miłość nigdy nie jest za późno. No właśnie, ale idziemy dalej. Skoro mówimy o kartkach pocztowych, i takie kartki pocztowe można znaleźć. Akurat jedna z Londynu, druga z Holandii, a te, o których wspomniałam od Angeliki, to też między innymi są w takiej konwencji, więc znaczy, że tego rodzaju kartek pokazujących, ale myślę, że być może dla Państwa gdzieś przekraczających pewną estetykę, myślę, że na granicy, myślę, że niekoniecznie, bo też możemy wiele humoru odnaleźć w tym i takiego wewnętrznego ciepła. Ale przyjrzyjmy się, co gerontologia mówi nam właśnie o sferze seksualności. Pomijając stereotypy, bo często dalej jest to temat tabu, na to się nie zwraca uwagi, o tym się nie mówi. Trochę tak jak przed laty jeden ze znanych aktorów w anegdocie żartował, mówiąc, że
w naszym społeczeństwie w ogóle kwestii seksualności nie podejmuje się za często i można powiedzieć, że młodzi dziwią się, że osoby starsze, tutaj cytuję autora, jeszcze to robią, a starsi dziwią się, że młodzi już to robią. Często my o tym najzwyczajniej w świecie nie rozmawiamy, a wiemy, że ta sfera życia seksualnego jest bardzo istotna w biegu całego życia. Jest więziotwórcza, zmieniają się wprawdzie funkcje, bo jak jesteśmy młodzi, to tu dominuje funkcja prokreacyjna, ale kiedyś zetknęłam się z interesującymi badaniami, które zwróciły uwagę na to, że w późnej dorosłości poza funkcją integracyjną bycia razem właśnie w tej sferze seksualnej również pojawia się funkcja rekreacyjna i zdrowotna. Czyli myślę, że to też pokazuje, że mimo, że o tym nie mówimy, to jest też znamienne, ale może i też dobre w naszej kulturze, to jednak już w tych swoich doświadczeniach to przecież my kreujemy swoje życie i decydujemy, co jest dla nas ważne. Szukałam jako pedagog długo bardzo kartek dotyczących relacji międzypokoleniowych i niestety nie znalazłam. Czyli znalazłam tylko te dwie. Tu na jednej może dobrze nie widać, już bardzo doświadczony nauczyciel tańca, podparty laską, dalej przekazuje ten piękny kunszt młodym baletnicom. I obok starszy mężczyzna grający na harmonii i przysłuchujące się temu graniu małe dzieci. I znowu, to, że się udało stworzyć tę kategorię, wzbudziło we mnie taką refleksję. Co się dzieje z naszymi relacjami międzypokoleniowymi? Czy to, że nie są widoczne na kartkach pocztowych, coś nam mówi? Czy rzeczywiście to jest pewna lekcja, którą mamy odrobić w całym naszym codziennym życiu? Bo coraz częściej mówimy, że te dwa pokolenia, młodzi, starsi, ale przecież to jest wielka różnorodność, coraz bardziej się od siebie oddalają. Ale z drugiej strony wiemy, że bardzo dla siebie jesteśmy potrzebni. No tego wątku ja przynajmniej na tych kartkach, które udało mi się znaleźć, nie odnalazłam. Natomiast gerontolodzy zwracają uwagę na to, że jeżeli my nie będziemy pracować na relacjach międzypokoleniowych, to w sytuacji tego, co się dzieje z naszą demografią, w przyszłości dwa pokolenia młodszych i starszych, które będą rywalizować o ograniczone zasoby finansowe, zaczną właśnie między sobą wchodzić w konflikt, zaczną rywalizować o ograniczone zasoby, czyli te osoby jeszcze w wieku przedprodukcyjnym i osoby w wieku produkcyjnym. Oczywiście na tym konflikcie nam nie zależy, raczej zależy nam na solidarności pokoleniowej, międzypokoleniowej i z pewnością to jest wyzwanie dla pedagogiki. Idąc dalej, relacje towarzyskie kobiety. Za chwilę też będą mężczyźni. Tu ewidentnie pasuje mi teoria aktywności, czyli która mówi, że po utracie aktywności związanej z życiem zawodowym powstaje nam pewien obszar do zagospodarowania. Nie wszyscy potrafią włączyć się w aktywność społeczną, organizacyjną. Inni nie potrafią albo szukają zupełnie innych przestrzeni w mniej gronie. W tym przypadku widzimy osoby, które pewnie i wcześniej robiły, spotykały się, wykonywały robótki gdzieś na dworze przy okazji, to jest kartka chyba z Portugalii i nasza z Polski, trochę też wchodząca już w walkę ze stereotypami. Tam jest napis "Wpadnij na imprezkę". Kartkę, to mała dygresja, chociaż nie to jest tematem wykładu. Kartkę tą kupiłam 10 lat temu. Właściwie kupiłam takich kartek 10 i stwierdziłam, że jak będę przychodzić na emeryturę, to wyślę do swoich przyjaciół z zaproszeniem, ale równocześnie już widzę, jak pewne kwestie i ubioru, i poczucia humoru na przestrzeni tych lat również i w kartkach się zmieniają.
relacje towarzyskie mężczyźni. Tak miałam nadzieję, że ktoś się uśmiechnie. Aurelio, dziękuję Ci za to, bo ja tu nie śmiałabym z uwagi na obecność panów jakkolwiek interpretować tych kartek w inny sposób niż teoriami. Natomiast przyszła mi tu na myśl teoria subkultury, która generalnie mówi, że poprzez to, że się spotykamy w swojej grupie rówieśniczej, często jakby sami wykluczamy się z kontaktu z innymi, a być może inni też w jakiś sposób nas wykluczają czy też dyskryminują. Z pewnością warto, gdyby tu się pojawiły osoby młode, być może byłaby też okazja do dialogu, do rozmowy. No tu ewidentnie widzimy taką pewną subkulturę starszych osób, w tym momencie mężczyzn. W tej samej, podobnej grupie wiekowej nie widzimy innych, widzimy być może pewną izolację. Ale żeby nie było tak krytycznie, to z racji, że jesteśmy w Szczecinie, to ta jedyna kartka kupiona 15 lat temu ze Szczecina z napisem Szczecin ewidentnie pokazuje, że nie zawsze to musi być tak, że te osoby siedzą i nic nie robią. Widzimy plac Grunwaldzki i panów grających w szachy. Na tym placu akurat do dziś taki obszar można zauważyć i ewidentnie też tutaj tłumaczy to teoria aktywności, że ten przejście na emeryturę jest o wiele trudniejsze dla mężczyzn niż dla kobiet. Dlatego, że mężczyźni bardziej niż kobiety własną tożsamość budują na aktywności zawodowej. Kobiety jeszcze mają, powiedzmy, tę inną płaszczyznę aktywności domowej, może takiej przyjacielskiej czy rodzinnej. Natomiast mężczyźni bardzo identyfikują przez życie swoją rolę z aktywnością zawodową, dlatego ten okres przejścia na emeryturę może być związany z bardziej poważnym kryzysem. Dobrze, jeżeli jednak po jakimś czasie znajdzie się nowe miejsce dla siebie bycia w świecie, związany z zainteresowaniami, z pasjami, z byciem wśród innych osób. W relacjach bardzo ważna jest przyjaźń. Tu też różne zakątki świata. I tu przychodzi mi na myśl teoria tak zwana społeczno-emocjonalnej selekcji, która mówi nam o tym, że im jesteśmy starsi, tym bardziej wnikliwie, rozważnie, może nie dobieramy sobie przyjaciół, ale budujemy relacje i kontakty przyjacielskie. Jakby rezygnujemy z tych, które są dla nas mniej ważne, koncentrując się na osobach, które są dla nas bardziej znaczące. Wychodząc z założenia, że ten czas, który nam pozostał, trzeba przeżyć spokojnie, bez nerwów, wśród osób, które nas akceptują, sprzyjają nam. Więc po co spotykać się z kimś, kto być może nie jest nam tak bliski, może nam gdzieś szkodzi albo jest tylko takim nic nie wnoszącym w nasze życie, a później się okazuje, że nie mamy czasu dla przyjaciół z dzieciństwa czy przyjaciół z pracy czy z innych okresów życia. Ewidentnie są badania, które pokazują, że przyjaźń w okresie senioralnym jest niezmiernie ważna. I że można zawierać nowe przyjaźnie, chociaż wiąże się to z pewnym też ze strony osób starszych lęków, że boimy się poznawać, zbliżać do innych osób, ponieważ nasze doświadczenie wskazuje na to, że różne osoby spotykaliśmy w życiu, boimy się tego doświadczyć po raz kolejny. Z pewnością bycie razem we wspólnotach takich jak uniwersytety trzeciego wieku ułatwia to zawieranie przyjaźni, bo wiemy, że osoba, którą spotykamy, wiemy o niej więcej poprzez to, że ją spotykamy często, nie jest to przypadkowo spotkana osoba. Czyli selekcja, koncentrowanie się na tym, rezygnacja z tych związków, które zakłócają nam takie spokojne,
akceptujące życie. Oczywiście nie zawsze się da. Ja tutaj bardzo dużym uproszczeniu charakteryzuję, tylko nawiązuję właściwie do tych teorii, bo czasami jest tak, że pamiętam taką sytuację, taką rozmowę ze swoją studentką, kiedy przedstawiałam tą teorię. Ona mówi, no tak, ja mam babcię, która mieszka na wsi i właściwie ma tylko jedną koleżankę, która ilekroć się z nią spotka, to później narzeka, denerwuje się, zażywa lekarstwa, bo właśnie słyszy jakieś złe rzeczy, negatywy. No i mówi, nieraz namawiała tą swoją babcię, żeby już może no nie spotykała się, skoro ma się to później kończyć wzrostem ciśnienia. No i właśnie ta babcia wtedy powiedziała, no tak, ale zobacz, tylko my tutaj we dwie mieszkamy na końcu tej wsi, no a zawsze coś mi kupi, albo ja jej kupię, a jak trzeba pomóc, to sobie pomagamy. Czyli rzeczywiście czasami, kiedy nie mamy wyjścia, to cieszymy się, że jest ktoś, kto może nas wesprzeć i jesteśmy w stanie i przecierpieć to, że może za dużo ponarzeka, czy nie zawsze oceni nas tak, jakbyśmy chcieli. W innych sytuacjach rzeczywiście rezygnujemy z takich sytuacji. Relacje dalej, przyjaźń dynamicznie. I tutaj trzy kartki ze Szwecji. Ja dobrałam do tego teorię, tak zwaną teorię fenomenologiczną. I już krótko tłumaczę, jak tą teorię się rozumie. To podejście fenomenologiczne bardzo indywidualizuje sam proces starzenia się. Tutaj nikogo nie interesuje, jaki powinienem być, jakie są oczekiwania wobec mnie jako emeryta, seniora, osoby w późnej dorosłości, osoby 60, 70, 80-letniej, jakkolwiek byśmy nazwali tą kategorię. To nikogo nie interesuje. Tu najważniejsza jest definicja człowieka. Co my chcemy w danym momencie życia robić? Jak my definiujemy ten okres życia. Nieważne, czy wypada, czy nie wypada, to jest moje życie, więc mogę robić, co chcę, więc mogę być tak jak tutaj, mogę z przyjaciółką ubierać się w szalone stroje i spacerować po mieście, może gdzieś przejechać się, czy pograć sobie w parku, bo to mi przynosi radość, to jest dla mnie ważne. Takie podejście tłumaczy właśnie to podejście fenomenologiczne, bardzo indywidualizując naszą definicję tego okresu życia. Ja bardzo, bardzo bliskie mi jest to podejście nie tylko w odniesieniu do osób w późnej dorosłości, ale i we wczesnej czy w średniej dorosłości. Wychodzę z założenia, że to człowiek jest kowalem swojego życia i właściwie cała zmiana zaczyna się w naszej głowie. Jeżeli my damy sobie przyzwolenie na to, żeby zmieniać nasze życie i żyć po swojemu, to damy początek tej zmianie. Oczywiście znajdziemy i takie teorie, które mówią, że to w życiu społecznym człowiek jako istota społeczna to nie jest wcale takie łatwe. Natomiast ja zawsze mówię, nie wszyscy nas muszą lubić i akceptować nasze zachowania. Ważne jednak, żeby dla naszej tożsamości byli wśród nas tacy, którzy są z nami tak zwanymi dla nas znaczącymi innymi. Czyli te najbliższy krąg przyjaciół, znajomych, rodziny, który akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy i wtedy łatwiej rzeczywiście budować nam tą indywidualną sytuację własnego życia. Znam wiele osób, które właśnie w tym okresie chcą jakby spróbować tego, czego wcześniej nie spróbowały. I wcale nie musi się to wiązać z niesamowitymi, egzotycznymi podróżami, bo to wcale też nie o to chodzi, że często w biegu całego życia, pracy, dużego zaangażowania, nieustannych obowiązków, nagle gdzieś uciekało to, co najważniejsze, cieszenie się chwilą, uważnością, pewnego podążania za własnymi zainteresowaniami i nagle tutaj w tym okresie życia taka możliwość się pojawia. I jeszcze jeden slajd dotyczący przyjaźni i tu właściwie tylko krótka refleksja, trudno do końca o
teorię, nazwałam to relacja przyjaźń uniwersalnie. Uniwersalnie dlatego, że jest to przykład rzeczywiście kartki globalnej, masowej, ten sam motyw i napisy w trzech językach. Dla mnie, ja odczytuję tu pewne pytanie o może i stereotyp, być może również niestety o pewną infantylizację. Od lat walczę z tym, żeby przede wszystkim osoby starsze pytać, czego oni potrzebują, czego oczekują, jakie są ich aspiracje i przestrzegam przed tym, żeby nie pracować takimi samymi metodami jak z osobami młodszymi, żeby nie przebierać tych osób, zwłaszcza w jakichś ośrodkach wsparcia, żeby nie infantylizować, żeby nie mówić takim zdrobniałym językiem, bo jest to pewne właśnie ryzyko utrwalania stereotypów. Być może to jest tylko, tak jak zaznaczyłam na początku, być może Państwo zupełnie inaczej odbieracie akurat ten przekaz, ale to też nam pokazuje, że nie potrafimy odpowiedzieć, kto jest adresatem tych kartek, co one mają wzbudzić, czy być może co nieświadomie utrwalą, może i utrwalają też pewne stereotypy. Miła codzienność. Kolejna kategoria kartek przedstawiająca osoby starsze podczas wykonywania takich, bym powiedziała, prostych, może codziennych czynności. Podejrzewam, że są to czynności, które były przez te osoby wykonywane również wcześniej. To my przyzwyczailiśmy się, zwłaszcza w miastach, do tego bardzo restrykcyjnego podziału życia człowieka na życie przed i po emeryturze, gdzie tak naprawdę granica tego podziału jest czysto umowna. Ta granica wieku emerytalnego jest umową społeczną. Widzimy, że możemy spokojnie w jedną, w drugą stronę tą granicę przesuwać. W środowiskach wiejskich tutaj to przejście na emeryturę jest bardziej elastyczne. Ono częściej jest związane ze stanem zdrowia, z tym, czy człowiek jest w stanie radzić sobie z czynnościami codziennymi, wykonywać obowiązki związane z uprawą roślin czy hodowlą zwierząt. I tu myślę, że obserwujemy, z jednej strony mogę znaleźć tu pewne nawiązanie do teorii biegu życia, która mówi, że życie człowieka, podobnie jak pory roku, wiosna, lato, jesień, zima, stanowią wspólną całość, wzajemnie się dopełniają. Każda z tych faz życia, tak jak pora roku, ma swoje pozytywy, ma swoje negatywy, czy też można powiedzieć inaczej, możliwości i ograniczenia. Ważne, żebyśmy się potrafili skoncentrować bardziej na możliwościach. Ta teoria biegu życia też mówi o tym, że ten okres starości jest też takim okresem zbierania owoców, plonów z własnego dotychczasowego życia. No myślę, że takie bardzo ciepłe kartki. Ale ważna też ta teoria biegu życia, tej naprzemienności, ale również ta naprzemienność pór roku, bo przecież i jesień może być piękna, złota, polska, kolorowa, ale jak pisał Antoni Kępiński, bywają jesienie słodne, pochmurne, zimne, deszczowe i podobnie jest z życiem. Ta codzienność jest również czasami niełatwa. Ale to też może być często kontynuacją tego, co człowiek doświadczał wcześniej. Przecież na emeryturze nie stajemy się innymi ludźmi. My wchodzimy w ten okres z własnymi doświadczeniami, z relacjami, z wiedzą, z emocjami. Nie wszyscy mogą uwolnić się od obowiązków. Niektórzy muszą właściwie pracować do końca życia, co też pewnie z tym biegiem życia jest związane, bo może nie mogą liczyć na wsparcie, być może coś w ich życiu wydarzyło się wcześniej takiego,
że pozostali sami. Codzienność transport to chyba bardziej humorystycznie, bo początkowo szukałam kategorii rzeczywiście transport, licząc może na samochody, licząc może na rowery, licząc na pociągi, samoloty, a tutaj się okazało, że aż 6 kartek pocztowych z Grecji z motywem osła, osła jako środka transportu, ale również właśnie pomagającego w wykonywaniu codziennych czynności, czyli tu też można pewnie próbować to interpretować teorią pewnej kontynuacji. No nie wiemy, czym te osoby zajmowały się wcześniej. Codzienność zakupy. Dwa kontrastowe obrazy. Z jednej strony spokojne, codzienne zakupy, kupowanie na targu owoców, warzyw, a z drugiej strony, myślę, starsza osoba, kobieta w różowym płaszczu, różowej torebce ze swoją koleżanką na zakupach. Powiemy, że może trochę przejaskrawione, ale z drugiej strony może i przełamujące stereotypy, pokazujące, a dlaczego nie? Dlaczego osoba starsza miałaby robić coś innego niż wtedy, kiedy miała 10 lat mniej, czy też może 20 lat mniej? Codzienność, nałogi. Myślę, że te dwie kartki też mogą Państwa zainteresować, chociażby z tego powodu właśnie, a dlaczego, kto kupuje takie kartki? Tak? No skoro ktoś, co nam chce powiedzieć twórca tej kartki? Przyjedź do Grecji, u nas jest luz, u nas jest interesująco, przyjmiemy ciebie, trudno powiedzieć, ale równocześnie, kiedy podróżuje się po Grecji, to muszę powiedzieć, że jest to taki obraz bardzo spójny, obraz tych kartek pocztowych, często właśnie nieprzeidealizowany, często pokazujący naturę człowieka bez upiększania taką, jaką jest. Myślę, że jest bardzo spójny z miejscem osoby starszej w Grecji, bo rzeczywiście te osoby są obecne. One kiedy we wspólnych interesach rodzinnych, gdzieś może już nie włączone w kurs dzieła, siedzą z boku, pojawiają się na chwilę, siedzą na ławkach przy ulicach, czy sprzedają małe nalewki, są rzeczywiście włączone w aktywność. Oczywiście to też pewna tylko refleksja, ponieważ ja sobie zastawiam podróże na emeryturę, więc nie mogę odnośnie wszystkich kartek odnieść się tak wprost, obserwując rzeczywistość, ale myślę, że to też jest interesujący motyw, ale równocześnie, kiedy mówiłam wcześniej o tej teorii fenomenologicznej, tym prawie człowieka do wyboru tego, jak chce żyć, to mimo, że nie jestem zwolenniczką i nie popieram żadnego z nałogów, to jednak przyznaję prawo człowieka do życia po swojemu, bo to jest też zgodne z pewną ideologią tej teorii fenomenologicznej. Chociaż oczywiście w granicach umiaru, jeżeli miałabym powiedzieć z perspektywy profilaktyki zdrowia. No i znowu mamy mężczyzn i powiemy być może, no, czy to nie jest z kolei przesada, czy te kartki zbyt z kolei nie krzywdząco podchodzą do mężczyzn. No to na szczęście tak, być może tak, tu jak najbardziej zgadzam się, że ktoś mógłby powiedzieć, tych stereotypów, to jest słuszna uwaga, widzimy uproszczenia, widzimy stereotypy krzywdzące w pewnym momencie kobiety, być może właśnie, kiedy analizujemy tych siedzących, nudzących się mężczyzn, czy zdjęcie przed chwilą, wręcz właśnie posądzenie o to niesprawiedliwe traktowanie drugiej płci. Tu widzimy wprawdzie osobę już sędziwą, osobę również z nałogami. Dlaczego te kartki są razem? Dlatego, że tu akurat po angielsku i po walijsku jest ten sam
napis mniej więcej brzmiący: urodziłam się, aby być dziką. Co znowu może sprawić, że te dwa różne obrazy w zestawieniu z analizą słów mogą wzbudzić poczucie humoru, czy właśnie pokazać, że pozory czasami mylą, czy tak jak wczoraj śpiewaliśmy, cicha woda, różnie może być, bo nie zawsze to, co jest na zewnątrz, może być uzewnętrznione w emocjach. Każdy z nas jest mozaiką odczuć, emocji i pewnie też dotyczy to jak najbardziej osób starszych. Oczywiście jeszcze tu miałam pewną analogię, bo tu się pojawia rzeczywiście już bardziej sędziwa osoba, może 80, może 90, ale również widzimy, pojawiają się kartki z bardzo sędziwymi osobami z okazji stuletnich urodzin. I tu również w nawiązaniu do wiedzy gerontologicznej coraz częściej występująca ta klasyfikacja trzeciego wieku, ale i czwartego wieku. I przez wiele lat w gerontologii te dwie fazy życia były pokazywane bardzo kontrastowo. Czyli, że ten trzeci wiek jest jeszcze aktywny, pozostający w dobrym zdrowiu, natomiast już czwarty wiek bardziej związany jest z wielochorobowością, z wycofaniem. Aktualnie obserwujemy pewien trend poszukiwania pozytywów i zasobów również w czwartym wieku, bo okazuje się, że również rośnie grupa osób w tym czwartym wieku, czyli 80-90-letni, u których uruchamiają się rezerwy ukryte, które rekompensują sobie pewne ograniczenia pojawiające się z wiekiem. To myślę oczywiście jest do weryfikacji, bo skąd inąd czytamy o statystykach związanych z zagrożeniem chorobami, chociażby otępiennymi właśnie w tym okresie. Przyjrzyjmy się kilku slajdom związanym z przełamywaniem stereotypów. I tu znowu, ja odczytuję teorię aktywności, ale teorię aktywności w takim może troszeczkę i zagrożeniu. Bo teoria aktywności mówi nam, że człowiek po przejściu na emeryturę ma pewien obszar do zagospodarowania, ponieważ uwalnia mu się spora część czasu wolnego, poszukuje siebie na nowo, czy też nie może siebie odnaleźć, stąd jest w sytuacji kryzysowej. I teoria ta proponuje, czy wręcz mówi, że człowiek musi być aktywny, bo aktywność w naszej kulturze jest warunkiem bycia akceptowanym. Ja zawsze jako gerontolog burzę się przed takim sformułowaniem, mówiąc, że aktywność oczywiście jest ważna, bardzo ważna, bo pomaga nam w wielu aspektach życia, natomiast absolutnie nie może być warunkiem akceptacji drugiego człowieka, bo wówczas, kiedy nagle okaże się, że z racji różnego rodzaju ograniczeń, które mogą się pojawiać, dochodzi do tego, o czym zwracają uwagę francuscy gerontolodzy, do rosnącej przepaści między tak zwanym trzecim wiekiem, tak zwanym młodym, który jest społecznie akceptowany, bo jest dobrą grupą konsumentów korzystających z podróży, z zakupów różnych medykamentów, a czwartym wiekiem, kiedy już niekoniecznie jest raczej obciążeniem niż wsparciem dla tego konsumpcyjnego społeczeństwa. Zatem być może to na siłę, to udowadnianie czy próbowanie bycia aktywnym, takim jak w młodości, czasami może się pojawić takie pytanie, a po co? I może czasami bliższa jest ta postawa na jednej kartce, a dajcie wy nam święty spokój. My chcielibyśmy żyć po swojemu i nie będziemy udawać, że już nie jesteśmy młodzi, bo nie jesteśmy i wiemy, na co możemy sobie pozwolić. Na co? A na co nie? I dalej, przełamywanie stereotypów. Jedna bardzo edukacyjna polska kartka, że nigdy nie, kiedy pan otwiera z otwartym laptopem, nigdy nie jest za późno
nigdy nie jest za późno, żeby można było nauczyć się czegoś nowego, chociaż napis jest inny zupełnie, ale w tym wydźwięku, czyli że nigdy nie jest, nie mów, że jesteś na coś za stary. O, taki jest napis. Nigdy nie mów, że jesteś na coś za stary. I tu również widzimy kartki zakupione w Wielkiej Brytanii, które pokazują, że osoby starsze są aktywne, są uśmiechnięte. Znowu może być refleksja taka, czy co nam mówi ta kartka? Czy przełamuje stereotypy, pokazując, że możesz, że to jest ten okres, kiedy wiele się zamyka drzwi, okien, ale jeszcze więcej się otwiera i bądź sobą, szukaj nowych rozwiązań. Kartki, które nazwałam hobby, zainteresowania, i kiedy zastanawiałam się, jaką teorię można do tych kartek dopasować, to tutaj na myśl ewidentnie przyszła mi teoria Paula Baltesa. Teoria nazywa się selektywna optymalizacja z kompensacją. Akurat specjalizuje się w niej moja doktorantka Klaudia, która robiła bardzo szczegółowe badania na ten temat. Ja tylko w skrócie do tej teorii nawiążę. Widzimy po środku może mało czytelnie, ponieważ była to kartka trójwymiarowa, więc ten skan nie obrazuje tego wnętrza. Zespół 5 czy 6 kobiet grających w zespole, no myślę, że takim jak nie rockowym, to takim aspirującym do niego. Pan, który złowił wielką rybę, czy drugi, który próbuje się czegoś nauczyć, być może od swojej sąsiadki, żony, córki, trudno powiedzieć. I o co chodzi w tej teorii Paula Baltesa? Ona nazywa się bardzo zawile, nazywa się selektywna optymalizacja z kompensacją, a najprościej chodzi o to. Baltes uważa, że człowiek może rozwijać się w każdym okresie życia, zatem w późnej dorosłości również. Oczywiście nie zawsze robi to tak intensywnie jak przed laty. Ważne jednak, żeby nie odpuszczać, nie rezygnować, wybrać sobie cel, selekcja celów, czyli szukamy, co jest dla nas najważniejsze. Koleżanki marzyły, żeby założyć zespół, założyły. Ktoś inny chciał złowić rybę swoich marzeń, złowił, czy ktoś inny chce się czegoś nowego nauczyć. Tylko wybierz cel i na nim się skoncentruj. Następnie, jak to zrobisz, mówi Baltes, optymalizuj. To oznacza, dobieraj jak najlepsze metody, żeby ten cel zrealizować. Korzystaj z pomocy innych, szukaj, ćwicz więcej, rób to inaczej, ale nie rezygnuj. Kiedy okazuje się jednak, że pomimo starań, ćwiczeń i tak nie udaje ci się tego celu zrealizować, u Baltesa pojawia się jeszcze jeden element nazwany kompensacją, czyli pewnym wyrównaniem braków, bycia elastycznym, szukaj innych rozwiązań. Kiedy widzę tego pana szczęśliwego z powodu złowienia takiej ryby, aż prosi się przykład dla Paula Baltesa, o którym on zresztą podobnym w kontekście wspominał, że właśnie, jeżeli marzeniem kogoś było złowienie olbrzymiej ryby, to nie rezygnuj, postaw sobie ten cel. Próbuj, kup odpowiedni sprzęt, nie rezygnuj, wypływaj w morze, a kiedy nie uda się zrealizować tego celu, nie rezygnuj. Być może, nie wiem, kup lepszy podbierak albo zaproś kolegę, może wnuka, żeby pomógł ci wyciągnąć rybę, kiedy tobie się to nie udaje. Jak to przełożyć gerontologicznie na nasze życie? Wybierz, co jest dla ciebie najważniejsze. Dokładaj starań, metod, aby to z dnia na dzień robić. Pomału, małymi krokami. Nie myśl, że wcześniej, przed laty byś to już dawno zrobił. Nie rezygnuj, a kiedy ci się nie udaje, zastanów się, jak ten cel trochę zmodyfikować, jak skorzystać z pomocy innych.
Oczywiście to znowu, to jest moja tylko i wyłącznie interpretacja tych obrazów w kontekście teorii starzenia się, ale równocześnie, kiedy analizujemy czas wolny osób na emeryturze, to widzimy, że to hobby, rozwój zainteresowań, rozwój pasji jest bardzo znaczącym elementem codziennego życia i z pewnością przynoszącym dużo satysfakcji. I ostatni slajd, pozwoliłam go sobie nazwać u siebie. U siebie, chociaż przez moment, kiedy nie miałam jeszcze tej kartki zadowolonej z siebie, portugalskiej seniorki, zrobionej w swojej kuchni, nie ukrywam, że miałam pewne dylematy, jak tą kategorię nazwać, bo widzimy pewne może osamotnienie, pewną nostalgię, ale również właśnie to takie poczucie miejsca, poczucie bycia u siebie ze swoim widokiem, na swoim krześle, przy swojej chacie, swoim drzewie, czyli takie mocno związane z poczuciem tożsamości. Jestem tutaj, jestem tym, kim jestem, ze świadomością własnej tradycji, historii. I gerontologicznie tak naprawdę jest to też inspiracją do tego, żeby bardzo rozważnie podejmować decyzje w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osób starszych, no wynikającym chociażby z konieczności zaopiekowania się osobą starszą. Ewidentnie gerontologia mówi, że póki jest to możliwe, to człowiek powinien pozostawać u siebie, bo ta pamięć miejsca mówi do nas, tak jak rzeczy, symbole, którymi się otaczamy, też niosą ze sobą pewien nośnik emocji, przeszłości, wrażeń. To jest wszystko niezmiernie ważne. Tym samym, proszę Państwa, tak jak pocztówki, kartki pocztowe kojarzą nam się z podróżą, tym samym dotarliśmy do końca wykładu, w którym tak naprawdę nie padną żadne konkretne podsumowania. Dlaczego? Dlatego, że ta interpretacja była bardzo taką moją interpretacją subiektywną w perspektywie poszukiwania, wyjaśnienia, zrozumienia, z całą pokorą też dlatego, że do tego, że mogłam w dużym stopniu uprościć, zniekształcić. Mam nadzieję jednak, że udało mi się wzbudzić pewną refleksję nad tym, co do nas mówią kartki pocztowe. Może zaczniemy się im bardziej też przyglądać. Czy pokazują nam taki obraz później dorosłości, z jakim się zgadzamy? Być może nas do czegoś prowokują, może nas też tymi stereotypami denerwują, bo wcale nie chcemy tacy być i nie chcemy, żeby inni w taki sposób nas postrzegali. Z tą refleksją, dziękując za wysłuchanie, pozostawiam Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję Pani Profesor. Nie wiem, czy Pani Profesor wie, że u nas jest taki zwyczaj. A zwyczaj jest piękny. W imieniu wszystkich zgromadzonych w tej sali seniorów, zarówno liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jak i studentów Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora, chcę wręczyć Pani Profesor podziękowania za... Dziękuję oczywiście za wszystkie inspiracje, za wszystkie Pani przemyślenia dotyczące teorii starzenia się. Ja powiem Państwu w sekrecie, że my doskonale wiemy, że Beata ma taką pasję i gdziekolwiek jesteśmy, to jedno z takich kulminacyjnych momentów jest właśnie poszukiwanie kartek dla Beaty. I faktycznie, o ile w Grecji i w krajach basenu Morza Śródziemnego jest to znacznie łatwiejsze i tutaj jako taki
Globetrotter, mogę powiedzieć, że faktycznie sprawdza się ta refleksja, którą pani profesor powiedziała, że są takie kraje, w których obecność seniorów jest niezwykle normalna, tak jak we wspomnianej Grecji. Ostatnio miałam przyjemność być we Florencji i w Paryżu i niestety bardzo usilne poszukiwania kartek, gdzie bohaterami byliby seniorzy, niestety były nieudane i zawsze Beatę za to przepraszam. Nie to. Proszę Państwa, a teraz już wspólnie chcemy Państwa zaprosić na przerwę, ale o godzinie 12 zapraszamy na specjalne wydarzenie, na niespodziankę i pozwolicie Państwo, że Pani Profesor zapowie. Na niespodziankę artystyczną w wykonaniu Pana Michała Janickiego, znanego nam artysty z teatru kameralnego, który przedstawi nam występ artystyczny zatytułowany Od A do Z, czyli Od Andrzeja do Zaorskiego. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Cieszę się, że w ramach Forum Liderów mogliśmy takiego gościa zaprosić. Ja tylko jeszcze dodam, że gości Forum oraz Centrum Wolontariatu i Mentoringu, bo o nich tutaj trochę mało dzisiaj powiedzieliśmy, a oni też są dzisiaj na sali obecni, zatem jeszcze raz witam i dziękuję za obecność. Zaprosimy na skromny poczęstunek, przepraszając jednocześnie seniorów ŠUS-u, że no nie udało nam się zorganizować dla wszystkich. Na skromną kawę zapraszam gości też tutaj do naprzeciwko. Oj, i kropka. Ojej, dziękuję Aniu. Dziękuję. Piszę, że w imieniu wszystkich osób. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kochana jesteś.